Witam, witam gwintowników. Z racji, że jeszcze trwa weekend premium, dzisiaj będzie taki odcinek specjalny. Przygotowałem dla was wszystkie karty premium, które zostały dodane ostatnio w aktualizacji z kartami, które brakowały, więc łapa musi być, beczka i łapeczka. Otworzymy sobie jeszcze jedną beczkę. Resztę zostawię na live, bo podobno będzie dzisiaj live'ik. Zobaczymy o której godzinie. Jeszcze nie mówię o której, ale czekajcie, czekajcie. Otworzymy bekę. Pamiętajcie, piąta karta jest zawsze premium. Jeszcze do poniedziałku do 12. Okej. I co dostaniemy? Kościany talizman. To jest też nowa karta, więc niech będzie. Resztę zostawię właśnie na live'ika. I teraz tak. Listę kart, które zostały dodane, mieliśmy na forum i też czasami w komentarzu redzi odpisywali osobom, które się pytały. Jest tego aż 30. No i spróbujemy wszystkie zrobić. Spróbujemy wydać cały pył. Może się uda. Więc tak, zostało mi tutaj najwięcej silverków. Miecz Vandergrifta. Miecz Vandergrifta. Jego byśmy mogli sobie transmutować. A co tam, wydam już ten pył i tak przez te pół roku nazbieramy mnóstwo. I też jeśli będę chciał pyłować, to będę miał tyle skrawków, że dajcie spokój. Więc lecimy. Transmutuj. Jest ten błąd, jeśli ktoś ma wystarczającą ilość, żeby transmutować, ale nie ma więcej tego pyłu, no to podobno nie można właśnie zrobić premki. Trzeba mieć minimum dwa razy tyle, więc musiałbym mieć tutaj 600 minimum. Podobno jest taki błąd. On ma być naprawiony w tej aktualizacji majowej na początek sezonu. Później tak, widmo Sabriny też sobie zrobimy. I za chwilę wam pokażę wszystkie te nowe karty. Okej, został jeszcze ozdobny miecz i Joanna, to jest na Skellige. Chociaż mógłbym sobie jakieś tam... A, nieważne. Mógłbym sobie troszkę kart tam zmielić, ale to i tak można sobie później kupić daną kartę premium za skrawki, więc teraz czy później nie ma znaczenia. To jest ozdobny miecz i Joanna na koniec. I chyba wszystko, dobra. Więc teraz tak. Wszystkie premki posiadane. Uwaga, pokazuję wszystkie karty premium, które zostały dodane w aktualizacji. Wiem, że pokazywałem je w odcieniach szarości, bo nie wszystkie miałem. Ale teraz na spokojnie z efektem dźwiękowym i wszystkie zrobione. No to jedziemy. Mam od początku Ozreala, potworki, coś takiego. I piszcie, która wam się najbardziej podoba oczywiście z tych nowych. Później jest Rembajło z KP, z siódemką. Ten jest dosyć spoko. Ta krew zajebiście zrobiona. A i jeszcze widzę, że jest czarna krew. Czarna krew. Czarna krew tak wygląda. Efekt dość statyczny. Ale jak to wszystkie te eliksiry, podobne gromy, wygląda spoko. Później tak. Mamy kościany talizman. Skellige. W
superowy, naprawdę superowy. Kołowrót KP, tak moim zdaniem średniawka, ale niech będzie. Szkoda, że się nie ruszają te trybiki. Ta pajęczyna jest dobra. Udręczony czarodziej. Proszę bardzo. Właśnie mamy widmo czarodziejki, wszystko z KP. Normalnie nie mam żadnych zasobów, ale warto teraz wydać. Warto teraz wydać wszystko w sumie. Kedweński upiór. To jest spoko. Przeklęty rycerz, też z KP wszystko. Może być. Miecz Vandergrifta, no to jest to, co robiliśmy przed chwilą. Fajny efekt na początku. No, świetny. Świetny. Bardzo mi się podoba, tylko tutaj jest mały problem, że czyste cięcie zostaje bez premki. Chyba jest taki bug po prostu, albo redzi gdzieś tam w kodzie nie dodali. Teraz zaczynamy. Zaczynamy z Koja. Jest Pawko. Jest Pawko, świetna premka. Doppler. A Doppler to neutralki. Tutaj mam małą przestrzeń tutaj. No niech będzie. Wartownik z Nilfgaardu. Jadę tak po liście, żeby niczego tam nie ominąć. Jak to wartownik, nic się nie dzieje. Złocista piana, neutralki. No to myślałem, że będzie bardziej to piwko się lało. O, jest nutka. Dobra, lodowy troll, jest nawet z potworów, ten brązowy. A tutaj strażniczka z Kelige. Dobra, Poli, świetna premka, naprawdę. Strzelają do niego. Tam nawet ognista była. Jedna. Strzała, ta ognista naprawdę fajna. Tam później, widzicie, o, w oddali się. Ten efekt ogarnął. Chłopska milicja. Ktoś gra tą kartę? Dobre teksty ma ta karta, ale myślę, że kompletnie nie grana. Mazidło, Nilfgaard. O, dość standardowe. Tak jak tarcze z łusek, czy talizmany. O tak, za dużo tutaj się nie dzieje, ale jest animowane. I teraz bardzo, bardzo ładne karty. Runy. Runy. Świetne, mi się podobają. I też piszcie, która runa dla was najciekawsza. Ten efekt podświetlenia ekstra. Tu mamy taką wodę. Tu mamy lód, lodową runę. Też świetna. Tu mamy ognistą. Moim zdaniem faworyt. No, to wygląda najlepiej. Też potworów, też świetna. Coś takiego. Niestety muszę przyznać, że Skoja ma taką najsłabszą, bo nie wiem co to zielone oznacza, czy to jest jakaś trawa, czy co. Jakby była bardziej trawiasta, no to spoko, ale no. 3 na 10 dam.
Także lecimy dalej. Widmo Sabriny to przed chwilą robiliśmy. Spoko, spoko jest. No, tu jest moc. Rzuć bitwę. Damy wszystkie. Pół elf ze Skoja. Bardzo często używana karta. W każdej talii poza handbuffem. Nie używam. No dobra, dobra karciocha. Wydawała się taka zwykła, że mamy 2 razy 6, 12 punktów, ale ona omija pożogi, daje 2 razy elfa pod combo i naprawdę taka stabilna jednostka. Później mamy lamię. Dobra. Kurde, ten dźwięk. Dźwięk z wieśka tam jest. Jak wylatują. O! No ta woda też ciekawa. Woda fajna. Elfia Szambla, dość statyczna karta. Fajne tutaj efekty są. Kurde, taki fioletowy się robi. Fajne efekty właśnie. Jakby słońce, tutaj mamy tęczę w kilku miejscach. Spoko, teraz na niebiesko. Czy będą inne kolory? Zobaczymy. Nie, już teraz fioletowe. No spoko, fajna, fajna. Troll mostowy. Proszę bardzo. Myślę, że pod Moonlighty ewentualnie. Albo mgły. O, i teraz najlepsza karciocha. Przygody sklepa. Tutaj wam niestety na szybko nie pokażę tych kart nie wiem, w lepszej jakości, bo mamy czarodzieja, mamy łowcę i mamy paladyna. Czarodziej wygląda świetnie. Naprawdę świetnie. Tam nekuchy latają. Te ptaki jakby redów na każdej karcie, chociaż tutaj nie ma na łowcy. Ale no, to ten szupik znakomity. Mistrzowska włócznia, tu też nawet się zmieniła nazwa. Okej. Jak mam włócznie, jest spoczko. Tarcza z łusek. Standardzik, tak jak mówiłem. Przy mazidle. No ciężko tutaj coś wymyślić, nie? Ta tarcza by musiała być zupełnie innym artem, żeby to się ruszało. I na Skellige ostatnia karta to jest Joanna. Ciekawa, bo tam Fergus sobie odpoczywa. Ale tak dużo tutaj przestrzeni, nie? Tam wjeżdża Geralt zwykle? Chyba tak. No i tyle. To są wszystkie nowe premki. Myślę, że troszkę tam trzeba nafarmić, żeby mieć wszystko, ale może w beczkach wam się trafiło. Także pogadałem, pogadałem. Czas na jeden meczyk. Jeden meczyk, resztę na live'iku. Aktualnie jest 1350. Do GM'a brakuje ponad 150 punktów. Ale do top 1000, zobaczmy. Do top 1000, no z dwa meczyki, jeden, dwa meczyki. No to lecimy. A czym sobie zagramy? A zagramy sobie elfami zwykłymi. Z tym, że wiecie co? Zmieniłem Eglaze na... za Saskię. Za Saskię. Niekiedy Saskia była bardzo słaba przy końcówce. Jak dostałem na przykład w ostatniej karcie, albo w ogóle nie dobrałem. A Eglaze naprawdę miażdży, bo zauważyłem, że tylko sklepy nie grają spela, czy tam karty specjalnej. Ale zdarzy się na przykład, że Ida wrzuci piorun albo mgłę, więc nie jest tak źle. Dosyć gadania, bierzemy się do roboty. Dobra, festiwal. Dosyć gadania, bierzemy się do roboty. Festiwal browerków. Sipa jest okej. O, ale fuks. Ale fuks, chyba pierwszy raz od 10 gierek, jak ktoś rzucił Ordensera, to nie mam coina po swojej stronie.
czy to nie jest pas. On nie gra Ciri. Czekajcie. On nie gra Ciri. To może być mocniejszy w jednej rundzie. Chyba, że to w ogóle nie są elfy, tylko jakiś handbuff. Albo sklep. Przy mulliganie mogę sobie też pozwolić bardziej na... Wszystko w porządku? O kurde. To jest Ciri, przecież miał... Mniej, niech tak. Niech rozbrzmi śpiew stali! To ewentualnie sklep. No, zobaczymy. Jak sklep, to już nie ma Wardensera przynajmniej. Nie nadążasz, Dwan? Musisz to grać, mistrzu. Dość tej farsy. Wedraj! W mordę, serio? Oj, twoj moen, Hiriat Tenwert. Mam pustaka, niestety. No teraz jedną kartą robimy. Gitara. Chcę się, chłopaki! Żwawo! Gra gitara, naprawdę. Co prawda nie mam nic pod... Ej, kara, o, poddał. No. Także tak wyglądają gierki. 1170. Myślę, że taki króciutki odcinek. Więcej chciałbym właśnie na live'iku pograć. Także zapraszam. Nie wiem o której godzinie, ale... Bądźcie uważni, tam najlepiej powiadomienie sobie wrzucić. Albo obserwujcie Facebooki, zakładkę społeczność na YouTubie i na Twitchu też ten taki panel społeczności, gdzie tam można jakieś notki wrzucać. Także dzięki za oglądanie, krótki odcinek, ale więcej pogramy sobie na live'iku. Dzięki, do zobaczenia, hej hej.